Disney Channel przedstawia 5 najlepszych walk z Miraculous. Numer 1 – Bobo Gigant. Waży ponad 500 ton i ma prawie 20 metrów. To wielki bobas o małym rozumku. Zobaczmy, jak Biedronka i Czarny Kot radzą sobie z tym złoczyńcą w pieluszce. Czarny Kot stoi na idealnej pozycji, dokładnie przed Bobo Gigantem. Kto chce pysznego, słodkiego lizaczka? Bobas się skusi, tyle że to nie lizak, ale pułapka. Biedronka wyskakuje, odpina mu bransoletkę i skacze z niesamowitym wykopem. Nieźle. Numer 2. Riposta. Potrafi przeciąć dosłownie wszystko i ciska ultradźwiękowymi pociskami. Biedronka i Czarny Kot muszą wykazać się niesamowitymi zdolnościami akrobatycznymi w tej bitwie. Złapali ostrze miecza. Tak jest, w kaloryfer. A potem wspólnie go przeciągnęli i złamali miecz na pół. Ale ostra z nich ekipa. Numer 3. Mrożownik. Potrafi strzelać lodami gołymi rękami. Ten lodowy olbrzym przysporzy Biedronce i Czarnemu Kotu naprawdę niezłych kłopotów. Będą potrzebować ławki, autobusu, motocykla, latarni, drogowskazu, laski Czarnego Kota i jego pasa. Posłuchaj, załatw 3 drogowskazy i przywiąż do laski. Potrzebujemy śmigła. Konfuzja. Do motocykla przywiązali pasem laskę. Połączyli całość z drogowskazem i rozkręcili na całego. Kotaklizm usunął autobus, a mrożownik został dosłownie zdmuchnięty mocą tego potężnego wiatraka. Tak się z bałwana robi bałwana. Zaliczone. Numer 4. Szkarłatna wonna księżniczka i faraon. Pod władzą szkarłatnego władcy ten niebezpieczny duet nie tylko potrafi latać, ale też pryskać zatrutą wonią perfum nad polem bitwy. Ale królowa pszczół i ruda kitka wspólnie ruszają stawić im czoła. Ruda kitko, ratunek! Ruda kitka wykonała niesamowity wślizg i rzuciła fletem prosto we flakonik z akumą. Królowa pszczół w ostatniej chwili uratowała Rose, która wygląda, jakby wysyłała wiadomość. I nareszcie numer 5. Szkarłatna riposta i nawałnica. Cyklon! Z prędkością światła i siłą błyskawicy Biedronka i Pancernik musieli zatrzymać tę przerażającą drużynę. Pancerniku, tarcza! Pancernik zgotował doskonałą defensywę. Omal nie trafił nawałnicy. Na co riposta odpowiedziała solidnym atakiem naziemnym. Biedronka musiała wykonać piękny odwrót w podskokach. Dla Czarnego Kota te miecze to jakiś żart. Pokaż im, co potrafisz. Walka trwa dalej, bo Czarny Kot i Mim dołączyli do bitwy. Mało brakowało i Mim stracił melonik. Zobaczmy powtórkę. W tym momencie Czarny Kot przytrzymuje ripostę i odpycha ją do tyłu. Jej miecz śmignął tuż obok jego nosa. Fiu! Wtedy pancernik rzuca tarczą i strąca mu melonik. Ta mina mówi wszystko. To było 5 najlepszych walk z Miraculum. Które są twoje ulubione? Zostaw komentarz. Masz problem z decyzją? Obejrzyj więcej świetnych walk w Miraculum w Disney Channel. Podobało ci się? Zasubskrybuj oraz oglądaj Disney Channel.